Mieszkańców Pruszkowa czeka wzrost cen za odbiór śmieci. Pod koniec kwietnia Miejski Zakład Oczyszczania zwrócił się do gminy o zmianę stawki ryżautowej, którą regulowała do tej pory obowiązująca umowa 2017 roku. Radni zdecydowali się przyjąć uchwałę o podwyżce. Po zapoznaniu się z argumentacją prezesa oraz ze sprawozdaniem, które przedstawił prezes członkom komisji, no nie ukrywam, że z bólem, ale zgodziliśmy się przyjąć zmianę uchwały obowiązującej dotychczas. Więc zaostrzenie pewnych przepisów powodują, że instalacje tego typu są obarczane dodatkowymi kosztami. Wiem również z najświeższych informacji, że 28 maja miały być przyjęte poprawki centralne w skutek interwencji samorządów również na szczeblu centralnym. Nie wiem natomiast jak się ta historia zakończyła. Oprócz nałożenia dodatkowych obowiązków na zakłady, takie jak MZO, również ceny zagospodarowania odpadów radykalnie wzrosły na przełomie 2018 i 2019 roku. Mowa o tych pozostałościach, które muszą być przekazane do dalszego przetworzenia poza zakładem. Podwyżka za odbiór śmieci z nieruchomości zamieszkałych będzie obowiązywała od sierpnia. Ta cena, która została przyjęta przez Radę Miejską w uchwale. Czyli 17 zł od osoby, na pewno będzie funkcjonowała do końca kontraktu, który realizujemy. To jest do końca kwietnia 2020 roku. To, co się będzie działo na rynku, jest trudne do zaprognozowania. Te obecne wzrosty, o których mówiłem, wzrosty na zagospodarowanie pozostałości po przetwarzaniu u nas na terenie, one w mojej ocenie są zbyt wysokie. To znaczy, nie zawsze prawdopodobnie znajdują odzwierciedlenie w realnych kosztach tych firm. Świadczy o tym to, że ceny na zagospodarowanie tych odpadów dla regionu mazowieckiego, dla firm w regionie mazowieckim, są znacznie wyższe, niż dla firm, które działają poza tym regionem. Od maja przyszłego roku usługi odbioru śmieci na terenie pruszkowa będą realizowane w oparciu o nową umowę z wykonawcą, który wygra przetarg. Wygląda na to, że mieszkańcy będą musieli liczyć się z kolejnym wzrostem opłat. Można odnieść się i ocenić, jakie to będą ceny na podstawie właśnie tego, jak obecnie w obecnie realizowanych przetargach, jakie ceny z tych przetargów wynikają. My złożyliśmy ostatnio i wygraliśmy postępowanie przetargowe na realizację usług w Ożarowie i tam z naszej oferty wynika cena na poziomie 25 zł dla mieszkańca. Również w Milanówku, Podkowie Leśnej czy Żerardowie koszty te kształtują się na poziomie około 25 zł. W celu ograniczenia kosztów Miejski Zakład Oczyszczania znacząco zwiększył produkcję paliwa alternatywnego. Pozwoliło to na częściowe ograniczenie ilości odpadów przekazywanych do dalszego przetwarzania poza zakładem. W ostatnich tygodniach Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości. Zakłada on, że gminy nie będą mogły rozliczać się z firmami odbierającymi śmieci ryczałtowo. Dzięki temu zwiększy się kontrola nad rachunkami. Podstawą rozliczenia będzie mogła być np. ilość odpadów przekazywanych do przetworzenia. Pojawiły się również pomysły na ulgi w opłatach dla osób zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, które będą kompostowały odpady. Dzięki temu do MZO trafiłoby ich mniej. Ostateczną, konkretną cenę na mieszkańca za odbiór śmieci poznamy w kwietniu 2020 roku. Będzie zależeć w głównej mierze od kształtu przetargu.